Badanie cytologiczne to badanie diagnozujące raka szyjki macicy, będącego przyczyną śmierci aż pięciu polek dziennie. Badanie to może uratować życie, pozwala wykryć stany przed i zapobiec rozwojowi choroby. Odpowiednio wcześnie wykryte zmiany dają szansę całkowitego wyleczenia. Teraz szanse na bezpłatne badania cytologiczne mają mieszkanki powiatu ostrowieckiego w wieku od 25 do 59 lat. Kolejna inicjatywa zarządu powiatu w działaniach profilaktycznych dla mieszkanek, tym razem powiatu Ostrowieckiego, które będą miały możliwość wykonania badań cytologicznych w kierunku wykrywania... Raka szyjki Macicy w, centrum, w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach. Badania przeprowadzone zostaną w dwóch terminach. W czwartek, 24 sierpnia, godzina 13 i w sobotę, 26 sierpnia, godzina 8. Podane godziny to czas wyjazdu z parkingu Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. Osoby, które się zgłoszą, będzie dla nich. Transport zapewniony do Kielc. Po wykonaniu badań, oczywiście, również transport powrotny do Ostrowca. Liczba miejsc na badania cytologiczne jest ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń, ale to z pewnością nie ostatnia w tym roku możliwość skorzystania z bezpłatnych badań profilaktycznych. Jest zainteresowanie, także jeżeli jeszcze są osoby chętne, zapraszamy, bo zostało niewiele miejsc na tą chwilę, ale na pewno jeszcze będziemy się starać zwiększyć ilość tych badań i żeby były większe możliwości. Osoby zainteresowane udziałem w badaniach proszone są o rejestrację pod numerem telefonu 41 247 61 30 lub osobiście w Wydziale Edukacji, Opieki Zdrowotnej i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego, ulica Iłżecka 37, pokój 111 w godzinach od 8 do 15.